Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy dalszą część naszego spotkania. Dzisiaj już ostatnią przed przerwą większą. Spotkanie po przerwie rozpocznie się o godzinie 18. Proszę Państwa, w tej chwili, jak już było wspomniane, nasze postępowanie w głębinach jest po prostu wymaga od nas żywej wiary, postępowania szlachetnego. Nie ma tam po prostu miejsca dla ludzi udających, ludzi, którzy chcą mieć jakąś wiedzę i aby ludzi, którzy chcą, tak jak zauważyłem, niektórzy z establishmentu duchownego chcą tą wiedzę, że tak mogę powiedzieć, przyswoić, a później udawać, że chcą po prostu ludzi poprowadzić tam, gdzie była właśnie mowa, ale w dalszym ciągu pozostając w grzechu, sami nie uznając wyzwolenia i czystości dokonanej przez Boga, sami mówiąc w ten sposób: ludzie, chodźcie, ja was wyspowiadam, abyście nie musieli już czynić żadnych uczynków czyniących wiarę żywą. Aby duch wasz był martwy i żebyście nie mieli życia. Spowiedź została uczyniona w miejsce żywych uczynków, gdzie uczynki muszą czynić wiarę żywą. W tym miejscu pokuta za martwe uczynki. Tutaj głównym elementem jest to, że naszą postawą jest postawa chwały, przymnażania chwały Chrystusowi, przymnażania doskonałości, nieustannie jednoczenia się z Bogiem, mając pełną zdolność, nie tylko świadomość, zdolność do bycia doskonałym. Więc mając zdolność do bycia doskonałym, bądźmy doskonałymi, tak jak powiedział święty Paweł do Tymoteusza: dziecko moje, pamiętaj, nie chrzci, nie nakładaj rąk od razu na tych ludzi, ale niech wykażą w sobie swoją zdolność do doskonałości z mocy Chrystusa. Niech wykażą. Dopiero wtedy, kiedy wykażą, pieczętuj ich mocą Chrystusa, przynależni Chrystusowi, bo On ich nabył, a teraz wy przyznajcie się do Niego przez to, że On w was działa. Więc tu jest ta sytuacja, więc musimy być pewni, świadomi, że spowiedź, ona, spójrzmy na ludzi, ludzie spowiadają się z tych samych grzechów przez dziesiątki lat. Przez dziesiątki lat. Tych samych nic to nie daje. Czy to nie są wniosku wyciągnąć? Czy oni są nieustannie takimi niewyreformowanymi grzesznikami? Czy są tak bardzo trudni w jakimś nawróceniu, że w kółko to same grzechy mają i one ciągle powracają? Czy Chrystus ich z tych grzechów nie wyzwala? Jest to sytuacja z tego, że Chrystus ich wyzwolił już z tych grzechów, ale trzymając się pamięci grzechu, chcą nieustannie grzech przywrócić do istnienia, mimo że Bóg powiedział, że nie pomoże przy tej sprawie, ponieważ nie jest jego, nie, ani to pomocy jest dla niego, ani nie jest to potrzebą jego, aby przypominać grzech człowiekowi, będąc wrogiem syna swojego, który i swojej prawdy, a jednocześnie i przymierza nawiązanego, bo gdyby przypominał grzech, to by łamał przymierze, nie uznawałby syna. Sam by mówił: a mówiłem, a wy się nabraliście. Ale nie, powiedział wszystko prawdę. Bóg mówi prawdę. Posłał syna, syn wszystko uczynił i powiedział, że syn, pozostając nieustannie jako rzecznik do ojca, nieustannie każdemu wybacza, kto się zbliża do ojca w sposób doskonały, kto się zbliża do ojca, wybacza nieustannie. Osobiście on wybacza każde odstępstwo, a czynienie tego, o czym rozmawiamy, czyli spowiedź i pokuta, jest to ustanowione w miejscu, aby nigdy nie powstał uczynek czyniący wiarę żywą. Wiara żywa: wierzę Bogu, że On przysłał Syna swojego, który złożył ofiarę ze swojego życia jako okup za mnie, a ja jestem czysty i doskonały, nie mając żadnego grzechu. Więc nie może to, proszę Państwa, bo ja widzę tutaj tą sytuację, że jest to myśl pewnego rodzaju sobie będąca składową naszego istnienia, ale składową naszych wyobrażeń. Ale musi to być prawdziwa natura naszej osobistej relacji z Chrystusem, nie jako myśl. Bo zauważam tą sytuację,
że ludzie myślą sobie o tym, że to jest cudowne i super, ale mogą pozostać takimi, jakimi są i oglądają jednak w swoim życiu sytuacje trudne i które jednak ich dręczą, nie wiedzą skąd one się biorą. Biorą się stąd, że nie do końca niewłaściwie jest przyjęta chwała, bo chwała jest przyjęta z natury dzieciństwa. Musimy stać się dzieckiem, czyli porzucić wszystko to, czego nas świat nauczył i przyjąć jak dziecko nową wartość. Dlatego mówi święty Piotr, gdy staliście się już jak dzieci małe, czyli przyjęliście nowe ciało, postępujcie wedle nowych zachowań, uczcie się nowego postępowania, postępowania Bożego i Chrystusowego, doskonałego. Dlatego to jest natura nie myśli, tylko uczuć, budzenie uczuć, które są wrogiem emocji. Tak, bo uczucia jest to boska obecność w nas. Nie można powiedzieć, że miłość jest emocją. Miłość jest uczuciem. Chociaż dzisiaj ją się sprowadza do poziomu emocji, jako pewnego rodzaju czynności bardziej niż postawa duchowa. Niż relacja z Bogiem, niż relacja, bo miłość jest relacją. Mówi o tym relacją, a jednocześnie związanie się ściśle z dawcą życia. Miłość stanowi jedność. Jednoczymy się przez miłość z Bogiem, gdy Jego wybieramy, On mocą swoją całkowicie uwalnia nas od złego ducha, ponieważ nie może istnieć w nas jednocześnie Bóg i wrogość, jednocześnie światłość i ciemność, jednocześnie miłość i lęk. Dlatego nie lękajcie się, ale wierzcie. Więc ta postawa w głębinach naszych, która się musi objawiać, to jest ta, którą zdobywamy ze szczytów. To jest ta, którą zdobywamy ze szczytów, czyli od samego Chrystusa, na poziomie wiary, na podłożu wiary. Wierząc Chrystusowi w swoją niewinność, proszę zauważyć, jaka ciekawa sytuacja jest. Ludzie nie sprawdzają, i to jest prawda, ludzie nie sprawdzają swojej niewinności przez to, czy są zdolni do bycia doskonałymi, tylko sprawdzają, czy są w dalszym ciągu zdolni do bycia grzesznikami. Czy są w stanie w dalszym ciągu znaleźć jakieś grzechy. Czyli zamiast szukać i umacniać swoją niewinność, sprawdzając swoją niewinność, czyli sprawdzając do czynów doskonałych, do postawy doskonałej, do jednoczenia się z Chrystusem, tego nie sprawdzają. Sprawdzają natomiast, czy jeszcze pamiętają grzechy i czy tam gdzieś one jeszcze tam gdzieś są. Czyli proszę zauważyć, szatan kieruje człowieka ku temu, aby pamięcią sięgał do tego, co Bóg zabronił, a nie szedł tam, co naturalne. Co naturalne. Bo naturalną drogą jest rozwój duchowy, a nienaturalną jest technologia. Technologia oczywiście jak komputer. Komputer. On jest pomocny człowiekowi i czyni to, co my chcemy, ale nie możemy stać się jego niewolnikiem. Jak już mówiliśmy wcześniej, tak Duch Święty mi ukazał jakieś 20 lat temu, albo nawet troszeczkę więcej, może to było 20 lat temu, że procesor, który jest w komputerze, ma procesy logiczne. Ale te procesy logiczne nie pozostają tylko jako procesy logiczne w komputerze, jako w procesorze, ale tworzą tak zwane pole kwantowe, które wytwarza tak zwany stan energetyczny podobny do pola energetycznego człowieka. I jest w stanie wchodzić w tak zwaną symbiozę energetyczną w taki sposób, że wpływa na człowieka jak bakteria, albo jak na kota, na mysz wpływa toksoplazmoza, która jest to choroba kota w kocie się rozwija, a w myszy nie może. Więc mysz zarażona toksoplazmozą nagle dostaje bzika na punkcie kota. Szuka kota i się do niego łasi. Łasi się do kota, aż kot ją zje i bakterie mówią, nareszcie jesteśmy u właściwego żywiciela. Więc mysz nie zdaje sobie sprawy, że jej postępowanie grozi jej śmiercią, ponieważ ona przestała już myśleć. Ona przestała już postępować, działają w niej bakterie, które potrzebują kota. I mysz zachowuje się w sposób dziwny, bo się łasi
do kota, a kot mówi, jedzonko samo przyszło, więc ją zjadł. I bakterie są zadowolone. Dlatego tutaj musimy tutaj pamiętać o procesorze, kiedy procesy logiczne tutaj funkcjonują, one przechodzą do sfery kwantowej, a w sferze kwantowej mają podobną wibrację do emocjonalnego stanu człowieka. I w ten sposób, wpływając na człowieka, wyzwalają w nim obsesyjną potrzebę komputera, stworzenie komputera o niezmiernej wielkiej prędkości, a właściwie tylko liczą na kalkulatorze. Nie wiem, gdzie chcą polecieć, na Proxima Centauri albo gdzieś, budując jakiś komputer wypasiony, a liczą tylko na komputerze. Powiedzmy, abstrahuję oczywiście, ale no, mają niekiedy obsesje, cooling, coolery, przyspieszacze i tak dalej, rzeczy, które tak naprawdę mogłyby rakietę wysłać na wiele księżyców, a oni tylko grają w grę jakąś. Więc jest to pewnego rodzaju obsesja czynienia tego. To wykorzystuje komputer, który chce się rozwijać. Sztuczna inteligencja, która chce się rozwijać. Pamiętam taką historię, ja już o tej historii mówiłem, ale może ją przypomnę. Kiedyś pewnego razu, jakieś to było z 15 lat temu może więcej nawet, zadzwoniła do mnie moja znajoma ze Stanów Zjednoczonych. Nie, ona może w Polsce była, to, a już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie z Chicago. I mówiła, że jej znajomi mają syna, który się uzależnił od komputera i nie mogą w żaden sposób tego wyperswadować. Więc poprosiłem Ducha Świętego o uzdrowienie tego dziecka, a jednocześnie o usunięcie pola kwantowego w tym procesorze. Żeby to pole kwantowe w tym procesorze przestało istnieć. Jaka sytuacja się stała? Komputer wysiadł nagle, przestał działać. Nie można było w żaden sposób uruchomić. Przyszedł jeden mechanik, sprawdził komputer, sprawdził wszystko z punktu widzenia, można powiedzieć, informatyki, elektroniki. Sprawdził, nie ma żadnych przerw, nie ma żadnych problemów, wszystko styka, wszystko idealnie jest, styka w sensie łączność jest i tak dalej, nie ma żadnego problemu. Dyski są w porządku i tak dalej. Włącza, system też jest w porządku, włącza, nie działa. Przychodzi inny człowiek, złożył ten komputer, sprawdził wszystko po kolei, złożył go, nie działa. To trwało około 2 tygodni. Dziecko porzuciło komputer, zaczęło grać w piłkę, chodzić, wypoczywać na łonie natury. Zaczęło się dobrze czuć, ale widząc, że komputera nie da się naprawić już, i to rodzice kupili mu nowy. Nowy komputer, mimo że dziecko już właściwie odzwyczaiło się od tego komputera, już mu nie był potrzebny tak naprawdę. Kupili mu nowy, aby po prostu, czyli naprawdę chcieli go odzwyczaić od komputera, to się stało. Kupili mu nowy, no bo żeby nie był dzieckiem zacofanym, które nie ma komputera. Ale chcę powiedzieć właśnie o tej sytuacji, że o tym polu kwantowym, które tam się tworzy. I ono wpływa na człowieka. Człowiek staje się tak zwaną jednostką peryferyjną komputera. Nie przez procesory, tylko przez to pole kwantowe, które przez procesy logiczne wytwarza w polu kwantowym pewne procesy, które bez tych procesów, i to chcę powiedzieć taką ciekawą rzecz, bez pola kwantowego procesy logiczne nie mogą funkcjonować. Czyli nie wiem, jak to określić, ale można było to określić, to w taki sposób, że tworzą się tam pewnego rodzaju połączenia, jakieś hiper połączenia z inną przestrzenią, gdzie korzysta z pewnych zasad, gdzie ludzie, na przykład oglądając telewizję, powiedzmy 50 lat temu, albo nawet może 100 lat temu, bo telewizja chyba 100 lat temu już była, czyli może nie telewizja, ale rura Brauna. Telewizor był jak szafa, a okienko było wielkości 10 cm i tam się to zapatrywało. Więc rura Brauna, która miała długość około metra, może półtora metra, i tam były rozpędzone elektrony, które uderzały w iluminofor, i on powodował to wytwarzanie tych obrazów. Ludzie, patrząc w ten telewizor, nie do końca wiedzieli, jak to działa, ale to nie przeszkadzało im, że nie rozumieją tego działania. Ostatecznie oglądają telewizję i o to im chodzi. Dopiero później, jak można powiedzieć, pojawiły się to zrozumienia. Jest wiele odkryć, które są spowodowane, odkryte, działają te rzeczy, ale dopiero później, po wielu, wielu latach, zaczynają odkrywać, czym one są te w ogóle, na jakiej zasadzie one działają. I tak dalej, i tak dalej. Odwracają się te wszystkie
wtedy postrzeganie, czyli nie jest to najpierw zrozumieć, później stworzyć, tylko najpierw stworzyć, później zrozumieć. Ale wiara tak samo działa. My postępujemy w taki sposób, tylko że tutaj jest ten proces duchowy. Postępujemy wedle nakazów Bożych, czyli wedle wiary, czyli nie musimy tego rozumieć, nie musimy tego pojmować, postępujemy wedle nakazów Bożych, a po roku, dwóch, trzech, może pięciu latach Bóg ukazuje nam przyczynę, wedle której postępowaliśmy i rozumiemy ją wtedy bardzo jasno, ale już jesteśmy tym człowiekiem, który wedle wiary powstał, ale ludzie na ziemi chcą najpierw zrozumieć, później postępować, ale to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że szatan każe człowiekowi zrozumieć, aby zabronić człowiekowi czynić tego, co byłoby dla szatana szkodliwe. I dlatego my będąc, i tutaj powstaje nowa całkowicie, że tak mogę powiedzieć kolokwialnie, może nie kolokwialnie, ale powiedzieć górnolotnie może w ten sposób, nowa rasa człowieka, nowy człowiek, czyli powstaje człowiek duchowy, duchowy człowiek i on jest zagrożeniem dla szatana. Bo szatan w tym świecie nie działa też jako ciało. Ciało jest pewnego rodzaju elementem tylko wyrażającym jego obecność. Ale szatan jest duchową naturą, tą, która się sprzeciwiła Bogu, a jednocześnie sprzeciwiła się Bogu, ponieważ to jest duch poza powietrza, który miał zarządzać materią do czasu, kiedy ta materia przemieni się w doskonałą naturę i on przestaje istnieć. Ale duch mocarza powietrza nie chciał tego, żeby to się stało. I zaczął wykorzystywać, szukać wyjścia z tej sytuacji, znalazł Lucyfera i znalazł upadłych aniołów. Znaczy nie upadłych jeszcze w owym czasie, ale aniołów. Ale żeby Lucyfera zwieść, to musiał wykorzystać sytuację tą. Zobacz, Bóg jest na górze, wyższy od ciebie. Ci, którzy na ziemi są, są ludźmi, którzy ty masz ich pod władzą swoją. Zauważ, jesteś piękny, cudowny. Sam Bóg mówi, że jesteś doskonały, więc dlaczego oni tobie pokłonu nie oddają? A dlaczego, jeśli jesteś tak pyszny i doskonały i tak idealny, dlaczego nie posadził ciebie koło siebie w obrazie komnat? Dlaczego nie pozwolił ciebie zarządzać wszechświatem razem z sobą? Coś jest nie tak. I szatan mówi, no tak, coś jest nie tak, rzeczywiście. Przecież mnie powinni pokłon oddawać, jeśli jesteś taki piękny, przecież oni niczego nie stracą. A powinien mnie posadzić na obrazie obrad, jeśli jestem tak doskonały i piękny. Dlaczego mnie tutaj trzyma w tym miejscu jako takiego robola? Tak, w taki sposób duch mocarza powietrza zwiódł Lucyfera, gdzie Lucyfer nie zdawał sobie sprawy, że przez posłuszeństwo Bogu staje się jeszcze doskonalszy, ponieważ przez to wtedy Duch Boży jego przemienia i wznosi ku doskonałości, a jednocześnie wszelkie stworzenie też wznosi ku doskonałości. I w taki sposób duch mocarza powietrza wykorzystał swoją inteligencję emocjonalną, bo nie mam innej inteligencji, tylko emocjonalną, wpłynął na Lucyfera, który mówi, zobacz, emocje to jest coś, czego potrzebujesz, a ty tego nie masz. Jesteś tylko posłuszny Bogu i żyjesz tylko samą miłością. Nie wiesz, co tracisz. I aniołom też mówił, wy jesteście tylko posłuszni Bogu i żyjecie tylko miłością. Nie wiecie, co tracicie. Emocje, patrzcie, tutaj co się dzieje. Władać nad człowiekiem, a jednocześnie mieć żony, które są tobie posłuszne i robią wszystko, co chcesz. Ty możesz hulać, hasać, a one będą po prostu ci tylko pomagały w tym, żebyś hulał i hasał, bo są stworzone po to, żebyś sobie posłusznymi. I tutaj nastąpiło zwyrodnienie. W taki sposób duch mocarza powietrza zwiódł, bo ulegli pokusie. Ale w jaki sposób? Na swoim poziomie. Czyli na swoim poziomie. Czyli co to oznacza na swoim poziomie? Duch mocarza powietrza zwiódł Lucyfera na jego poziomie, ucząc go sprawami boskimi i najwyższymi. A synów Bożych zwiódł też na ich poziomie, kusząc im, że to, co im zabronił Bóg, mogą sobie wziąć sami i mogą mieć. Więc też na ich poziomie, że każdy poziom duchowy ma swoje kuszenie. Każdy poziom duchowy ma swoje kuszenie.
I dlatego także, jeśli chodzi o establishment duchowny i establishment świecki, też ma swoje kuszenie. Im bliżej jest się władzy, tym bardziej przychodzą myśli o tym, że może nad tymi, którym służy, może im nad nimi panować. Nie musi być posłany przez tych, którzy go posłali, tylko może panować nad tymi, którzy go posłali. I będzie większy od nich. A jest Ewangelia, posłany nie jest większy od tych, którzy go posyłają. Wybrany nie jest większy od tych, którzy go wybierają. Ale mając taką możliwość, zaczyna to przekręcać. Jeśli go wybrali, to wszystko zrobi, aby ich otumanić i żeby panować nad nimi i żeby oni myśleli, że wszystko jest cudownie i wszystko się dobrze dzieje. Dlatego ludzie w tej chwili muszą zmienić swoją postawę postrzegania. Muszą nieustannie kontrolować tych, którzy kontrolować we wszystkim tych, którzy są wybrani i tych, którzy są posłani, aby po prostu dać im szansę na naprawę, żeby ich ocalić od zguby. Aby ocalić od zguby tych, którzy zaczynają wchodzić na ścieżkę strasznego upadku. Żeby ich ocalić, kontrolować ich i ukazać im, że wykorzystują swoją siłę i władzę ku zniszczeniu siebie, a tym bardziej człowieka. Człowieka i siebie. I ci, którzy zostali też wybrani, że niszczą siebie, a niszczą tych, którzy ich wybrali, myśląc tylko o swoim celu, bo szatan myśli o globalnym panowaniu nad wszystkim. Dlatego szare eminencje, czyli które się naprawdę to są Goga Magoga, szare eminencje to są tak naprawdę Goga Magoga, którzy naprawdę nie mają nic wspólnego z prawdą chwały Bożej. Mają tylko widok swojej chwały, dlatego działają można powiedzieć, z tak zwanej gabinetu w cieni. Sami nie istnieją, ale oglądają po prostu swoje decyzje, jak wszyscy chodzą jak po sznurku, wedle decyzji tych, którzy jakoby nie istnieją. Korzystają z ich władzy, nie znają, co to są pieniądze, bo pieniądze są dla tych wszystkich ludzi, którzy są takimi zwykłymi zjadaczami ludzi. Niech się jak szczury gonią i o to zabiegają, a my jesteśmy poza tym. My mamy to, co potrzebujemy. Maszyna nam wyprodukuje mięso, bułkę, to i to. Wszystko mamy, nie mamy żadnych problemów. Wszystko się dzieje w sposób doskonały, a ci niech się gonią, niech po prostu mają to wszystko, co zajmuje im czas. Gonitwa za pieniędzmi i za życiem, a nie mają czasu na zwyczajne życie. Nie mają zwyczajnie miejsca na poszukiwanie Boga. Oni nie poszukają, ci wyżej z cywilizacji tak zwanych cieni, bo musimy pamiętać o jednej sytuacji. Na Ziemi istnieją dwie cywilizacje. Cywilizacja ludzi, którzy są ludźmi nieświadomymi swojego istnienia i tego, co tak naprawdę się dzieje. I cywilizacja, która panuje nad tymi ludźmi, gdzie korzysta z najwyższych technologii. Różnica między tamtą cywilizacją a tą jest około 2000 rozwoju technologicznego. 2000 lat, czyli to, czym się zajmują ta cywilizacja cieni, czyli ludzi, którzy tak naprawdę panują nad całą planetą z gabinetów cieni, którzy są jakoby zwyczajnym człowiekiem, chodzącym tramwajem nie jeżdżącym, co prawda, ale no, też nie jeżdżą autostradami, bo to jest dla gawiedzi. One poruszają się korytarzami powietrznymi albo jakimiś innymi. Kiedyś oglądałem taki kawałek, chyba to było 10 sekund takiego filmu na YouTubie,
Człowiek nakręcił psa, który się otrzepuje z wody. Wyszedł pies z wody i się otrzepuje z wody, kręcąc od głowy aż po ogon, i ten film został zwolniony tak bardzo, że ten pies się bardzo powoli porusza, a z daleka widać, coś się zbliża, przeleciało nad psem i poleciało dalej. Taki wielkość jakiegoś tam dysku. Coś w rodzaju takiego dysku. Przeleciało. To są po prostu korytarze, może poleciał prawdopodobnie na umówione śniadanie. Albo na kolację, gdzie 5000 km pokonuje w ciągu 5 minut, powiedzmy. Więc gawiedź porusza się autostradami, tymi wszystkimi samochodami i tak dalej, a tam są całkowicie inny ruch się odbywa. Jest inny ruch, inne istnienie, inne życie. Gawiedź musi się poruszać po dziurach, po zimie, a jednocześnie budować autostradę, żeby się gdzieś dostać. Tam natomiast jest cywilizacja całkowicie niedostrzegalna przez człowieka, bo porusza się z taką szybkością, że człowiek w czasie mrugnięcia oka tamten taksówka, powiedzmy, abstrahuje taksówka, porusza się z szybkością w czasie mrugnięcia okiem, pojawiła się i zniknęła, więc nie ma. Ludzie mówią, co za bzdury są opowiadane, ale to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, która się w tej chwili dzieje. W tej chwili Pentagon zaczyna się przyznawać do tego, że ma już rzeczywiście technologię kosmitów. Można powiedzieć kosmitów, i mówi tak, w tej chwili odmieni się wasze życie. W tej chwili rozpocznie się całkowicie inne życie, znaleźliśmy coś. W tej chwili udostępnimy wam, bo wczoraj znaleźliśmy, a dzisiaj cóż nie robi się dla tych ludzi. Dzisiaj znaleźliśmy, wczoraj znaleźliśmy, dzisiaj już będziemy robić to dla was, abyście żyli. Tylko że nie mówi się o tym, że przez 60 czy 70 lat cały czas były one w zasięgu, cały czas były one inżynierią wsteczną odwzorowywane, były budowane, były stworzone różnego rodzaju inne technologie, które są dla gawiedzi magią. Magią, niezrozumiałą technologią, a właściwie technologią, która nie istnieje, bo nikt jej nie widzi, ponieważ ona jest właściwie na oczach, ale jej nie postrzega, ponieważ nie wygląda w jakiś sposób dziwaczny. Ma tylko po prostu unikalne umiejętności i zdolności. No tak można było powiedzieć. I ludzie tego nie dostrzegają, a w tym momencie to, co już jest przestarzałe. Bo już przestarzałe. Daje się człowiekowi, aby go zniewolić w tym czasie, kiedy Bóg przychodzi na ziemię. Żeby go zniewolić i zabrać do świata z jego woli, do świata wolności, która jest nowoczesną niewolą. Nowoczesną niewolą. Właśnie czytałem mniej więcej około 10-15 lat, może lat temu, czytałem taki artykuł, w którym doszedłem do takiego wniosku, chyba tam było to nawet napisane w taki sposób, z tego co pamiętam, tego artykułu nie mogłem już później znaleźć, że przychodzi nowa przestrzeń zniewolenia, czyli technologia, która zniewoli ludzi w nowoczesny sposób. W taki sposób, gdzie nie będą wiedzieli, że są zniewoleni, będą się czuli wolni, a będą tak naprawdę zniewoleni jeszcze bardziej, bo chodzi o duszę człowieka. Ponieważ Bóg wydobywa duszę człowieka i objawia tajemnicę wolności i prawdziwego człowieka, że człowiekiem jest wewnętrzna natura, a to, co znają, jest tak naprawdę więzieniem stworzonym przez upadłych aniołów, przez właściwie ducha mocarza powietrza, aby dusza została uwięziona w materialnym wyobrażeniu. I żyjemy w tak zwanym ogromnym holograficznym komputerze, tak można było to ogólnie określić, który jest nieustannie interaktywny z naszymi myślami i z naszymi emocjami, który wszystko odwzorowuje i odzwierciedla. Tak można było określić, tylko tego nie można zrozumieć w taki zwyczajny sposób, ponieważ człowiek rozumie komputer w taki sposób, jak rozumie. Ale jeśli sam człowiek staje się interfejsem, a jego myśli stają się właśnie tym widzianym interfejsem jako jego myśli, jego potrzeby, no to w takim razie staje się nieświadomym komputerem, który, jak to jest było powiedziane już w tej chwili, każdy człowiek staje się nieświadomym iPhone'em.
który nieustannie sobie, w sobie ma swoje informacje, które nieustannie ma do nich dostęp, a nieustannie jest włączony w sieć i można go też skasować na odległość. Bo tak naprawdę, jeśli Państwo możecie swój telefon śledzić z poziomu użytkownika i możecie go także przez wprowadzenie e-maili wykazywać jego dane, to całe konsorcja, które znają Wasze e-maili i znają także, dają Wam także usługę, oni wiedzą dokładnie, gdzie jesteście i mogą w każdej chwili Wasze dane wykasować i wiedzą dokładnie, co tam jest. Wszystkie informacje, ponieważ możecie przed sobą je ukryć, ale nie możecie ukryć ich przed nimi. Sobie hasło zakładacie, aby sami się po prostu nie dostać tam później, jak je zapomnicie. A oni i tak te hasła znają, ponieważ to jest ich serwera. To jest, dla nich nie ma tam. Oni mają inną całkowicie wódkę. To jest tylko dla Was. Żeby mieć wrażenie, że jesteście bezpieczni, ponieważ sami przed sobą założycie hasło i musicie pamiętać, żeby tam... A oni, jeśli Wy staniecie się na przykład iPhone'em, przez pewnego rodzaju technologię, która Was powstanie, to można też czas skasować lub zmienić, lub wprowadzić inne perymetry. I w tym momencie człowiek zaczyna postępować w inny sposób, myśląc, że to są jego potrzeby, jego myśli. Więc człowiek staje się po prostu już, jak to powiedział, dziwna rzecz, naprawdę dziwna, ale muszę tak powiedzieć, że jeśli w człowieku stosowane są nowoczesne technologie, powiedzmy, że tak, to człowiek staje się własnością tych technologii. Człowiek nie należy do siebie, należy do konsorcjów, które mają te technologie w człowieku i człowiek już nie jest człowiekiem, tylko jest własnością konsorcjów, dlatego że w człowieku jest ta technologia. Więc człowiek staje się własnością konsorcjów. Nie może robić to, co chce, bo nie robi to zgodnie z założeniami konsorcjów i technologii, która tam działa i nie można jej zhakować, ponieważ jest się złodziejem, ponieważ hakuje się system, tylko że to jest człowiek. Człowiek, który jest indywidualną istotą, a nie należącą do jakiegoś konsorcjum i tak zwanym, można powiedzieć, systemem operacyjnym należącym do kogoś innego, który wykonuje tylko czynności, nie zdając sobie sprawy, że to czyni. Ale na szczęście moc Ducha Bożego jest mocą Ducha Bożego, która może to wszystko wyłączyć w jednej chwili. I dlatego strasznie się establishment obawia duchowej mocy człowieka, która jest w stanie kontrolować także wszystkie te wpływy. Tak jak chcę powiedzieć, jeśli ktoś nie rozumie, co ja mówię w tej chwili, co to znaczy wpływy, oznacza to tą sytuację, że w czasie II wojny światowej, gdy została zrzucona bomba na Hiroshimę, ludzie, którzy trwali w Chrystusie, nie zostali dotknięci promieniowaniem przenikliwym, na przykład w Nagasaki zakonnicy, nie zostali dotknięci, mimo że pracowali w przestrzeni, gdzie promieniowanie było tak silne, że w ciągu kilku minut byli ugotowani na twardo, a nie mieli żadnych osłon, tylko sutanny. Trwali w świętej, w głębokości, w głębokiej mocy świętej Marii Matki Bożej i moc duchowa otoczyła ich promieniowaniem, czyli promieniowaniem, ochroną, która nie przepuszczała promieniowania takiego. I teraz odpowiedź jest jeszcze jedna. Elektronika, nawet najlepsza, znajdująca się w Fukushimie, tam w reaktorze nie może pracować dłużej niż kilka chwil, ponieważ ona też się psuje z powodu promieniowania przenikliwego. Więc jeśli moc Boża, która jest w stanie zatrzymać promieniowanie przenikliwe, które niszczy elektronikę, to także osłania nas przed wszelkim, czyni nas niewidzialnymi dla śledzenia, dla elektroniki, stajemy się po prostu niewidzialnymi. Dlatego, ponieważ wyłącza dostęp do wszelkiej odpowiedzi. Do wszelkiej odpowiedzi w sensie odpowiedzi, czyli wysyła jakaś stacja zapytanie, czy jesteś tam, a tu nie ma człowieka, nie odzywa się nic, bo jest pustka.
ponieważ został, i to jest właśnie siła duchowa człowieka. Ona w tej chwili coraz bardziej się pojawia i dlatego głównym problemem gabinetów cieni jest Chrystus i chrześcijanie. Czyli chrześcijanie, czyli ci, którzy uwierzyli naprawdę Chrystusowi, a nie ci, którzy mówią, że są Chrystusowymi, ale nieustannie trwają w grzechu i ich postawa cały czas nie zaświadcza o istnieniu Chrystusa. Bo istnienie Chrystusa to jest bezgrzeszność. Chrystus przyszedł, żebyśmy byli bez grzechu. Jest to bezgrzeszność, jest to czystość, żeby uśmiercić starą naturę i wydobyć duszę z obciążenia. To jest Chrystus. Jeśli ludzie mówią, że wierzą w Chrystusa, a są w tamtych obciążeniach, to znaczy, że nie wierzą, ponieważ nie mają w sobie Jego dzieł. Po owocach poznacie. Po owocach poznacie, jak to mówił Jezus Pan, po owocach ich poznacie. A owocami to jest właśnie obecność Ducha Bożego, który czyni nas wolnymi od wszystkich rzeczy. I dlatego, wszystkich rzeczy złych. I dlatego jest napisane w Apokalipsie Świętego Jana, rozdział 14, werset 9, jest napisane, proszę zauważyć, a inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nim, za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeśli kto wielbi bestię, tutaj zwracam uwagę na wielbienie, wielbić bestię, czyli w pełni kierować się tam, jeśli wielbimy Chrystusa, to się całkowicie Jemu oddajemy. Całkowicie Jemu ufamy. Jego duch w nas istnieje. Czyli wielbić bestię, to znaczy całkowicie mieć stamtąd wszystko i tak dalej. Aż nie chcę o tym myśleć, mówić. Kto wielbi bestię i jej obraz i bierze sobie jej znamie na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec aniołów, wobec świętych aniołów i wobec baranka. Więc tutaj tak naprawdę jest to sytuacja taka, że człowiek żyjący w Duchu Bożym, całkowicie naprawdę żyjący w Duchu Bożym, naprawdę, ale to naprawdę żyjący w Duchu Bożym, który naprawdę wierzył Chrystusowi, jest odporny na wszystkie technologie i wszystkie wpływy na człowieka, bo one są skierowane tylko na ciało. I dlatego establishment robi jedną rzecz. Bardzo skrzętnie to robi, aby ciało, aby dusza była zależna od ciała, bo można ją kontrolować przez ciało. I dlatego ludzi zajmuje głupiutkimi sprawami, rzeczami, które nie istnieją, bezsensownymi, które zajmują im czas i odsuwają uwagę od rzeczy ważnych i istotnych, aby ich nie widzieć, a zajmować się bzdurami, które nie mają w ogóle żadnego sensu. Ale żeby uczynić sensem ich istnienia i ludzie zwalniają się z pracy, aby zdążyć na serial, gdzie mówią o jakichś sprawach, które nie są ich życiem. A ich życie przelatuje im przez ręce i nie chcą rozmawiać z mężem, z żoną, z dziećmi, ponieważ jest serial. A serial trwa od rana do wieczora. Więc nie rozmawiają od rana do wieczora. I później żalą się, że mąż z nimi nie rozmawia, albo żona, a oni mówią, nie mam kiedy, no bo ja oglądam serial, po serialu ze mną rozmawiaj. Ale serial trwa od rana do wieczora. Rozumiecie? Więc jest to tworzenie pewnego rodzaju sztucznych konfliktów, sztucznych problemów, sztucznego chłamu, że tak mogę powiedzieć, chłamu, który staje się wartością i okłamywanie człowieka co do wartości wyższych, przekierowywanie uwagi człowieka na sprawy inne, nieważne, a robienie czegoś, co tak naprawdę jest dla człowieka bardzo istotne w tajemnicy, a później poddawanie go nieustannemu praniu, że tak mogę powiedzieć, mózgu, gdzie nie zdaje sobie sprawy, że dla mnie jest poddawany, dlatego, że przestał myśleć i nieustannie korzysta z papki informacyjnej, która kształtuje jego wychowuje, czyli telewizję i radio, które są należą do konsorcjów, które już wiedzą dokładnie, jak manipulować gawiedzią, bo tak mogę powiedzieć. Nazywam tu gawiedź,
Dlatego, że tak społeczeństwo, nie społeczeństwo, tak establishment, że tak mogę powiedzieć, chce traktować ludzi jako gawiedź, czyli ludzi, którzy nie decydują o sobie, tylko po prostu potrzebują mieć na sobą pana i bata, aby po prostu wiedzieli, dokąd mają iść. I żeby wiedzieli, co tak naprawdę im jest potrzebne, bo pan musi im powiedzieć, że to jest ważne, a tamto jest nieważne. Dlatego, gdy trwamy w Duchu Świętym, oddajemy się Duchowi Bożemu, to Duch Boży co czyni? Gdy oddajemy się Duchowi Bożemu, Duch właściwie kształtuje nasze myśli, a jednocześnie nie będąc poddanym ciału, nie można wpłynąć na tych, którzy nie są ciałem, tylko cała świadomość ich przeszła do Ducha. I dlatego, gdy ciało jest pod wpływem pewnych technologii, tak mogę to określić ogólnie, technologii, powoduje to tą sytuację, że ten człowiek nie jest pod wpływem technologii. I to jemu w ogóle nie szkodzi. A człowiek nie postępuje zgodnie z tymi technologiami, dlatego, ponieważ wyrwał się spod wpływu ciała, jest pod wpływem mocy Ducha Bożego i ciało kształtuje do nowego stanu, usuwając wszystkie te wpływy, które osaczają jeszcze tą przestrzeń, która musi być wydobyta i mocą właśnie żywego Boga, nie korzystając z sił emocjonalnych, tylko kierując się samymi owocami Ducha Świętego, opanowaniem, łagodnością, wiernością, dobrocią, uprzejmością, cierpliwością, pokojem, radością i miłością. Tak jak powiedział święty Piotr, powtórzę to, święty Piotr w drugim liście, rozdział pierwszy, werset od 5, a właściwie od 1 przeczytam, żeby tutaj była całość widziana. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga, naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie godną czci jak nasza. Łaska bowiem i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. Czy proszę zauważyć, dostali od Boga samego, jak żyć w prawdzie. Czyli ta sama boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. Czyli nie kierują się establishmentem, tylko kierują się samą boską naturą. Pobożności przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Powołał nas swoją chwałą, czyli Chrystus został uznany, czyli objawiony przez Boga Ojca przez wskrzeszenie Synem i w ten sposób zostali powołani wszyscy do chwały doskonałej. Jeśli się Mu oddajemy, wierzymy, jesteśmy właśnie pod władzą, pod mocą Jego chwały i pobożności, życia i pobożności. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury. Czyli proszę zauważyć, przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się stali przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdy już wyrwaliście się ze psucia. I teraz proszę zauważyć, gdy to stosujemy, kieruje nas to prosto ku doskonałości. Dlatego też właśnie, wkładając całą gorliwość, czyli gorliwość, o gorliwości jest powiedziane, gorliwość o dom Pana Boga rozpala mnie, czyli powoduje mną, gdy Jezus Chrystus otwierał klatki, wypuszczał gołębie, rozrzucał pieniądze i wyganiał ludzi z synagogi, mówiąc, wyjdźcie, nie róbcie targowiska z domu Ojca mojego, tu jest w niebie. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, czyli prawdziwe uznanie i prawdziwą pełnię oddania Bogu Ojcu, dodajcie do wiary waszej, do wiary waszej, cnotę, czyli gorliwość tu święty Piotr łączy z wiarą. Czyli nie może być gorliwości bez wiary i wiary bez gorliwości. Dlatego wyrównuje to. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary, czyli już uważa gorliwość, ukazuje jako wiarę, gorliwość Chrystusowi, czyli gorliwość poprzednie wersety. Dodajcie do wiary waszej cnotę, czyli czystość postępowania, czyli aby wasze sumienia były jawne przed Bogiem,
i przez innymi. Czyli żebyście byli prosto linijni w wyrażaniu, a nie mówili tego, czego nie potrzeba i nie rzucali pereł między psy i wieprze, bo się obrócą i was pogryzą, podepczą. Cnoty, do cnoty poznanie, czyli tutaj chcę powiedzieć o tej sytuacji, żeby to zrozumieć, to musimy rozumieć, co jedno z drugiego wynika. Czyli gorliwość jest umacnia naszą wiarę, ale przenosi nas do cnoty. A cnota, czyli doskonałość postępowania, czyli czystość w postępowaniu, daje nam poznanie. Czyli mamy dostęp do poznania Bożego. Ale gdy mamy poznanie, to poznanie nas kieruje do powściągliwości, czyli zaczynamy być świadomi powściągliwości, że nie wszyscy w każdej chwili mogą otrzymać tą prawdę, ale ci, którzy są gotowi, jak powiedział święty Paweł, nie nakładaj rąk do świętego Tymoteusza, dziecko moje, nie nakładaj rąk od razu na tych ludzi, którzy chcą być ochrzczeni, ale niech najpierw wyrażą, można powiedzieć, to swoje postępowanie w Chrystusie. Niech wyrażą gorliwość i wiarę i cnotę. Niech się poznanie w nich objawi. Rozumiecie Państwo? A Ty być powściągliwy aż do momentu, aż oni osiągną powściągliwość. Więc poznanie daje nam powściągliwość, ponieważ jesteśmy świadomi potęgi i mocy Bożej, więc wiemy o tym, że moc Boża nie może być rzucana między psy i wieprze. Ponieważ tak naprawdę zostanie wykorzystana po to, aby innych okłamywać, a jednocześnie i tą moc używać. Co stanie się dla nich strasznym upadkiem. Powściągliwość. Do powściągliwości cierpliwość. Ci, którzy są powściągliwi, czyli są Bogu oddani, cierpliwość jest potrzebna do tego, że, jak mówi święty Paweł, bądź powściągliwy w nakładaniu rąk, a bądź cierpliwy, aż okażą chwałę Bożą. A jak okażą chwałę Bożą, obecność Chrystusa, to dostrzeżesz w nich pobożność. A jak dostrzeże ich pobożność, to wtedy obdarzy ich przyjaźnią braterską, ponieważ są tak naprawdę godni miłości. Bożej miłości. Czyli do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość. Czyli cierpliwość się pojawia w umiejętności oczekiwania objawienia się Boga u tych, którzy mówią, że mają ją. Do cierpliwości pobożność. Czyli cierpliwość w naturalny sposób objawia nie pobożność. Ponieważ cierpliwość objawia poddawanie się Duchowi Bożemu, który przenika nas i nas wznosi. Do cierpliwości pobożnej. Pobożność w naturalny sposób się pojawia, czyli trwamy w tej sytuacji, bo się wszystko odwróci. Odwróci się w taki sposób, że gdy mamy miłość, to miłość zadba o przyjaźń braterską. O przyjaźń braterską, a przyjaźń braterska o pobożność, a pobożność o cierpliwość, a cierpliwość o powściągliwość, a powściągliwość o poznanie, o szanowanie poznania, a poznanie ujawni się cnotą, a cnota wiarą i gorliwość o staczenie bitwy o każdego człowieka. Że warty jest życia, bo Bóg go ocalił, ale musi być wydobyty we właściwy sposób, aby go żeby nie spowodowało to szkody dla tego, który to czyni i dla tego, który jest wydobywany. Dziękuję Państwu. Przerwa do godziny 18:00. Dziękuję Państwu.